Czy w Polsce znajdziemy skarb templariuszy? A może to skarb innego znamienitego zakonu rycerskiego średniowiecza? Odwiedzimy najpotężniejszą po Malborku warownię krzyżacką, w której przechowywano część skarbu zakonnego i osobiste srebra wielkiego mistrza. Sprawdzimy także, jak radził sobie graniczny zamek konwentualny pod rządami kobiet i jaka kara czeka nieszczęśnika, który obejrzy się za siebie na schodach. Położona na prawym brzegu Wisły ziemia dobrzyńsko-chełmińska posiada bogatą historię. Leżąca na granicy Polski i ziem zakonu krzyżackiego była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych, konfliktów i niepokojów. Nie dziwi więc, iż właśnie na tym terenie powstały duże i warowne zamki. Odkryjemy dziś tajemnice dwóch najważniejszych i najbardziej znanych. Krzyżacki zamek w Golubiu Dobrzyniu leży na wysokim wzgórzu na prawym brzegu Drwęcy. Wzdłuż tej rzeki, oddzielającej złączone po II wojnie światowej dwie miejscowości, przebiegała niegdyś granica. Ziemia dobrzyńska należała do krzyżaków od końca XIII wieku. Dość szybko rozpoczęli oni umacnianie południowej granicy swojego państwa i postawili pierwsze fragmenty nowej, murowanej twierdzy. Warownia składała się z zamku wysokiego i przedzamcza ze stajniami, stodołami i spichlerzami. Miejsce budowy wybrano bardzo starannie. Strome wzgórze dostępne było jedynie od strony zachodniej. Widać było z niego nie tylko drogę do Torunia i Brudnicy, ale i tereny na lewym, polskim brzegu Drwęcy. W 1410 roku na krótko zamek znalazł się w rękach polskich, poddany bez walki. Odbity został przez wojska zakonu kawalerów mieczowych z Inflant. W 1422 roku miała miejsce tzw. wojna golubska. Wojska polskie przy pomocy artylerii zdobyły zamek, niszcząc fragmenty jego murów. Odbudowa po tych zdarzeniach trwała aż do połowy XV wieku. W XVI wieku zamek w Golubiu pełnił mało znaczącą rolę siedziby starosty. Dawny blask przywróciła mu dopiero księżna Anna Wazówna. Urzędowała ona w Golubiu ze względu na konflikt wyznaniowy z ultrakatolicką królową Konstancją, żoną Zygmunta III Wazy. W latach 1616-1623 Anna Wazówna przebudowała pokrzyżacki zamek na cele rezydencjonalne. Często można na Zamku Golubskim spotkać wspomnianą już Annę Wazównę. Jest ona odziana w zwiewną białą szatę, a na głowie nosi królewski diadem. Jest to duch życzliwy i jedyna zjawa w Polsce, która wygląda jak żywy człowiek.
Po Annie Wazównie Golubskim Zamkiem nadal zarządzały kobiety. Między innymi Konstancja, jej córka Anna Katarzyna oraz Cecylia Renata, żona Władysława IV. Okres damskich rządów definitywnie skończył się w 1644 roku. W tym czasie zamek stopniowo upadł, głównie za sprawą najazdów szwedzkich. Po rozbiorze w 1772 roku Niemcy przeznaczyli zamek na urzędy i mieszkania dla zarządzających okolicznymi terenami. Po zniszczeniach w 1945 roku postanowiono urządzić tu centrum hotelowe, a także muzeum. Zamiar ten zrealizowano w latach 60. Zamek właściwy ma układ pomieszczeń typowy dla założeń krzyżackich. Piwnice przeznaczone były na magazyny. W przyziemiu, oprócz strażniczych pomieszczeń przy bramie wjazdowej, znajdowały się pomieszczenia o funkcjach gospodarczych. Mieszkalny i reprezentacyjny charakter miała górna kondygnacja z kaplicą w skrzydle południowym i mieszkaniem kontura w zachodnim. Najwyższa kondygnacja przeznaczona była na spichlerz i magazyny broni. Z dziedzińca zamkowego do komnat wchodzi się charakterystycznymi szerokimi schodami, zwanymi końskimi, ponieważ służyły one do wjazdu rycerzom na rumaku w pełnym rynsztunku. Ciężar zbroi był tak wielki, że nie mogli oni sami zsiąść z konia. Stąd w zamkach budowano takie właśnie schody oraz specjalne konstrukcje z łańcuchami umożliwiające zejście z konia. Podobno, kto wejdzie na schody i obejrzy się za siebie, ten w ciągu roku zarży w najmniej odpowiednim momencie i ośmieszy się, tak jak pewien pan młody, który w ten sposób odpowiedział w kościele podczas składania przysięgi małżeńskiej. Na piętrze można obejrzeć wystawę archeologiczną Tajemnice Góry Świętego Wawrzyńca. Wystawa prezentuje wyniki badań archeologicznych prowadzonych w miejscowości Kałdus koło Chełmna, gdzie w okresie wczesnego średniowiecza mieściło się grodzisko z osadą, jedno z najważniejszych centrów handlowo-administracyjnych powstającej państwowości polskiej. Na ekspozycji zobaczyć można przedmioty sprzed 1000 lat. Poza tym na piętrze obejrzymy jeszcze refektarz, gdzie ongiś bracia zakonni jadali posiłki, a także wyprawiali uczty. Kaplicę, gdzie przed wejściem od strony krużganka znajduje się głęboka wnęka z ostrołukowym portalem i zachowanymi fragmentami rzeźb zdobiących go niegdyś. Tuż obok kaplicy znajduje się infermia i pomieszczenie spotkań braci zakonnych. Przed zamkiem obejrzeć można kopię słynnej armaty Kolubryny, wykonanej na potrzeby filmu Potop. Obecnie zamek pełni funkcje hotelowe, kulturalne i turystyczne. I to dokładnie w takiej kolejności. Zapewne dlatego ilość i jakość wystaw nie zachwyca. Jednak fani dawnych zamków i warowni znajdą na pewno coś dla siebie.
pierwszy zamek w Radzyniu powstał w 1234 roku z inicjatywy Hermana von Balka na przesmyku między dwoma jeziorami, którędy przebiegał trakt z Grudziądza do Golubia i Torunia. Prace nad budową murowanego zamku trwały od końca XIII do początku XIV wieku. Budowla stanowiła wzorcowy przykład zamku konwentualnego. Ocenia się, iż zamek radzyński był najpotężniejszą warownią w państwie krzyżackim do czasu, aż w pełni ukształtowano zamek w Malborku. Później utrzymywał się pod tym względem na drugiej pozycji. Według legend, za czasów krzyżackich zamek stanowił centrum ucisku okolicznej ludności. Stąd wychodziły niesprawiedliwe zarządzenia i rozkazy gnębiące nieszczęśliwych mieszkańców tej ziemi, a lochy zamkowe pełne były cierpiących więźniów. Ich jęki słyszano nocami jeszcze długo po wygnaniu okrutnych rycerzy zakonnych. W 1410 roku zamek został zdobyty i zniszczony przez powracające spod Malborka Wojsko Polskie. Król Jagiełło z powodu braku ciężkiej artylerii nie zamierzał szturmować warowni. Ustalono tylko fortel polegający na pozorowanym ataku, mający na celu wystraszenie obrońców. Jednak rozochocone wojsko pod dowództwem nieznanego rycerza zasypało obrońców gradem strzał i pocisków. Zastraszona i zaskoczona załoga zamku poddała się po kilku godzinach. Król obsadził w nim polsko-czeską załogę, a pierwszym dowódcą został Jaśko Sokół z Lambarku w Czechach. Zamek był bardzo dobrze zaopatrzony i wyposażony. Przetrzymywano tu m.in. część skarbu zakonnego oraz osobiste srebra wielkiego mistrza Ulricha von Jungingen. Skarb wpadł w ręce Polaków w 1410 roku. Król Władysław Jagiełło rozdzielił go między rycerzy, a ogromne zapasy żywności pozostawił na miejscu dla nowej załogi. Majątek wielkiego mistrza zdołano jednak wywieźć do Pragi. Ciągnęły go z trudem cztery konie. Po pierwszym pokoju toruńskim w 1411 roku zamek powrócił w ręce państwa zakonnego. Skutki wojny były jednak długo odczuwalne, a braki kadrowe tak znaczne, że na zamku mieszkało tylko sześciu braci. Od 1466 do 1772 roku zamek był siedzibą starostów królewskich. Zniszczeniu uległ podczas oblężenia Szwedów we wrześniu 1628 roku. Szwedzi zdobyli warownię, a następnie rozszabrowali jej wyposażenie i zdewastowali wnętrza. Po 1772 roku zamek uległ częściowej rozbiórce, a z uzyskanej cegły został wzniesiony w mieście ratusz i domy. W 1971 roku w Radzyniu Chełmińskim kręcono serial Pan Samochodzik i Templariusze. Książkowa wioska z ruinami krzyżackiego zamku to właśnie Radzyń. Wybrano akurat to miejsce, ponieważ ruiny były bardzo efektowne, ale też położone na uboczu i rzadko odwiedzane przez turystów. Było to ponoć największe wydarzenie w powojennej historii miasteczka, a wielu mieszkańców wystąpiło w filmie. Do dzisiaj w piwnicach można zobaczyć narysowany na potrzeby serialu znak templariuszy. Co to za znak, proszę pana? Kilka skarbów.
Dziś Zamek Radzyński to tylko pokaźnych rozmiarów wspomnienie dawnej świetności potężnej niegdyś warowni krzyżackiej. Zbudowany z cegły na planie kwadratu, składał się z czterech dwupiętrowych skrzydeł połączonych ze sobą na rogach czterema basztami. W przyziemiu mieściły się izby gospodarcze, piętro zajmowały pomieszczenia reprezentacyjne i sale konwentu. Czworobok ten otaczał mur zewnętrzny i głęboka fosa zaopatrzona w mury oporowe. Z okazałej przed laty budowli najlepiej próbę czasu przetrwało jej południowe skrzydło, pozostałe skrzydła zachowały się w dolnych partiach. W kaplicy oraz w piwnicach skrzydła wschodniego i południowego zorganizowano niewielką wystawę o tematyce historyczno-archeologicznej. Dla zwiedzających dostępne są również tarasy widokowe znajdujące się w wieżach narożnych, z których roztacza się rozległy widok na okolice. Ziemia dobrzyńsko-chełmińska to jeden z najbardziej urokliwych zakątków naszego kraju. Turystów przyciągają piękne, zróżnicowane krajobrazy, interesujące zabytki oraz możliwość odpoczynku w otoczeniu nieskażonej przyrody, dziewiczych lasów, czystych jezior i rzek. A zamki w Golubiu-Dobrzyniu i Radzyniu-Chełmińskim są wspaniałym dodatkiem do pięknej przyrody.